Radykalny przewrót remontowo-wizualny nastąpił w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku. Już od 16 września placówka ta funkcjonuje w nowej odsłonie. Czytelnicy, którzy jeszcze tam nie dotarli po zaistniałych zmianach, z pewnością będą mocno zaskoczeni. Zmiana rzuca się w oczy, nie da się tego ukryć. My jako pracownicy na pewno zdążyliśmy się z tym oswoić, a dla czytelników jest to nowum. Myślę, że bardzo pozytywne. Mamy nadzieję, że wrażenie będzie bardzo, że to, co się wydarzyło w czasie tego remontu, ta cała zmiana, czyli całego wyposażenia, bo dział, największa zmiana dotyczy właśnie wypożyczalni dla dorosłych. Oprócz tego, że remont dotyczył też spraw takich jak okna i ogrzewanie, to tutaj wydarzyło się też najwięcej w tym dziale. Niespodzianką oprócz nowych podświetlanych regałów, białych kręconych foteli, czy zmian miejsca zwrotu i odbioru książek jest fakt, że pomieszczenie, które do tej pory było wyłącznie dostępne tylko dla pracowników biblioteki, będzie teraz ogólnodostępne. Pomieszczenie, które było dostępne dla czytelników, w którym teraz się tutaj znajdujemy, układ jest zmieniony, układ księgozbioru jest zmieniony, są nowe regały, można zobaczyć no wszystko, łącznie z kolorem ścian, oświetlenie, przy każdym regale jest światło. No i pomieszczenie, wypożyczalnia dla dorosłych składała się z dwóch pomieszczeń i jedno pomieszczenie było tylko dostępne, a drugie było, że tak powiem, do naszej dyspozycji, dyspozycji bibliotekarek. Teraz jest to duża zmiana, bo cała wypożyczalnia jest dostępna dla czytelników. Oczywiście trzeba się z tym oswoić. To na pewno chwilę potrwa, ale wszystko miało zmierzać ku dobremu i tak się stało. My jesteśmy zadowoleni, że pracujemy w tak fajnych warunkach. Tym, którym udało się zawitać do biblioteki, byli zadowoleni ze standardu, który aktualnie zagościł na salonach placówki. Ponadto, kolokwialnie mówiąc, wreszcie zapachniało Europą. Jak otworzyliśmy po remoncie, już parę razy usłyszałam, że to biblioteka takim w europejskim stylu, że fajnie i ja spotkałam się wczoraj chyba tylko z jednym głosem, że stary układ był bardziej przytulny. No, takie głosy też się znajdą, ale wszyscy są bardzo mile zaskoczeni tą zmianą. Zarazem czytelnicy, jak i pracownicy biblioteki nie kryją zadowolenia z zaistniałych zmian. Kosztowało nas oczywiście mnóstwo pracy, ale zamysł zmiany wyposażenia i w ogóle układów wypożyczalni dorosłych to już jest zamysł, który się narodził wiele lat temu. Fajnie, że pani dyrektor pozyskała środki, że można było to zrobić. To po prostu tylko jest, to motywuje bardzo i po prostu sprawia, że fajnie się pracuje. Jest jeszcze kilka rzeczy do dopracowania, które zostaną wprowadzone z czasem, m.in. fotel multimedialny czy sprawnie działający Wi-Fi. Aktualnie trwają prace wykończeniowo-techniczne. Biblioteka z dnia na dzień staje się ciekawym i atrakcyjnym miejscem, w którym zdobywanie wiedzy i ciekawych inspiracji to sama przyjemność. Pieniądze na przeprowadzoną inwestycję zostały pozyskane z programu wieloletniego Kultura Plus. Priorytet: biblioteka plus infrastruktura bibliotek w wysokości prawie 350 tysięcy złotych.